Panie Komendancie Wojewódzkiej Policji, inspektor Mieczysław Wójcik, melduje stanie obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Panie Komendancie Wojewódzki, łącznik inspektor Mieczysław melduje objęcie pełnienia obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Oczy sztandarowe Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Do szyku. Stop! Thank you.
Proszę o zabranie głosu zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie, młodszego inspektora Arkadiusza Bezrzaka. Na ręce odchodzącego pana komendanta
razem. Patrzę, że człowiek tak doświadczony, tak wrażliwy, no, przechodzi do pracy. Mam nadzieję, że to będzie zajęcie, które pozwoli panu komendantowi wykorzystać te umiejętności, te doświadczenie i także to zajęcie tej wrażliwości, która jest tak ważna dla istotna dzisiaj wtedy, kiedy podejmujemy zadania właśnie o charakterze posługiwania społeczeństwa, posługiwania drugiemu człowiekowi. I tego życzę, panie komendancie, żeby to doświadczenie, które pan ma, ta wrażliwość, którą pan posiada, żeby ona jeszcze mogła przynosić owoce, dodaję błogosławione owoce, tam, gdzie pan skieruje do posługi. Mam nadzieję, że państwo posługiwanie jak najszerzej drugiemu człowiekowi, czy jakimś społeczeństwu. Także to jest to zaowocowało, co jest pana dorobkiem tylu lat twórczej i dobrej pracy w środowisku policji. Szczęść Boże. Dziękuję. Później przyszedł czas na służbę w inspektoracie, na Policji.
tam zacząć swoją służbę. One zamiętuje wydarzenia związane z pracą policji, żeby krótko mówiąc uporządkować pracę komisariatu, i to wydaje mi się, powiodło się z pozytywnym efektem, ponieważ ten komisariat po uchwaleniu służby wspólnej z policjantami, komisariami komisariatu, w wynikach swojej pracy, z osobami w miejscu w województwie, pośród komisariatu tego typu. Nie mówiąc już o tym, że udało się wspólnie z samorządem przenieść policję do lepszego, większego budynku. Tego oczywiście jest bardzo dumny, że to się udało, bo dzisiaj policjanci się tym drugim lepszym budynku pracują. Po dobrym mieście przyszedł czas na Olsztyn. Zostałem następnym komendantem miejskiej policji do spraw prewencji i na tym stanowisku pracowałem około 3-4 lat. Do momentu przejścia na stanowisko komendanta policji w Nowskim, gdzie służyłem 5,5 roku i od 28 maja 2019 roku do dzisiaj służę w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie na stanowisku komendanta miejskiego tego momentu. Szanowni Państwo, przez ten okres służby poznałem wielu wspaniałych policjantów, pracowników policji. Pośród służb i zakładów, z którymi współpracujemy, gdzie część z nich dzisiaj reprezentuje Państwo, zawsze przyświecały mi słowa rody ślubowania i słów wyhaftowanych na sztandarach. Bóg, honor, ojczyzna. Dołożył do tego jeszcze człowiek. W mojej służbie starali się widzieć przede wszystkim w centrum człowieku. Mam nadzieję, że mi się to udało. Za te lata pracy, za tą współpracę, współdziałanie, pomoc, wymianę doświadczeń chciałbym z tego miejsca dzisiaj Państwu podziękować. Swoim wszystkim przełożonym, których spotkałem na swojej drodze, za wsparcie, za zrozumienie, współpracę. Oczywiście wszystkim podwładnym, policjantom, pracownikom policji, kolegom, koleżankom. Był to dla mnie wielki honor pracować, współpracować z wami wszystkim. Za te wszystkie lata z tego miejsca serdecznie dziękuję. To, że miałem możliwość w ostatnim czasie dowodzić taką datą kierowniczą w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie. Oczywiście są to przedstawiciele wszystkich policjantów i pracowników. Jestem z tego niezmiernie dumny. To jest bardzo wykształcona, dobra i dobrze robiąca kadra. Za też na ostatnie 2 lata, szczególnie te 2 lata, bardzo Wam dziękuję. Wiemy wszyscy, że Komenda Miejska Policji była w bardzo trudnym okresie. Mieliśmy brak kadrowy, szanowni Państwo, które udało się uzupełnić. W tej chwili wygląda na to, że Komenda Miejska w najbliższym czasie wakatów praktycznie nie będzie miała w ogóle. Za ten czas, za ten wysiłek serdecznie Wam dziękuję i proszę o przekazanie podziękowań policjantom, pracownikom, którzy w Waszych jednostkach i komórkach pracują. Szanowni Państwo, chciałbym też jeszcze przeprosić, jeżeli w mojej służbie kogokolwiek w jakikolwiek sposób skrzywdziłem, czy byłem zbyt surowy, z całego serca.
Myślę, że o tym się zapomnieć nie jest łatwo i żeby nie pominąć wszystkim koleżankom, którym również serdecznie dziękuję za te wiele lat współpracy, za tą naszą wspólną służbę. I na zakończenie pozwólcie Państwo, że podziękuję, co prawda nie ma sobą tutaj moich bliskich. Chciałbym serdecznie podziękować szczególnie mojej małżonce Elżbiecie, mojemu synowi Mateuszowi, mojej córce Marcie za te wiele lat niedogodności. Służba w policji niestety powoduje, że często nas to nie ma w tym, kiedy jesteśmy po prostu potrzebni. Za te wiele lat dziękuję tym moim bliskim, nie tylko najbliższym, ale również rodzicom, rodzeństwu. No i myślę, że teraz będę miał trochę więcej czasu między innymi właśnie na. Dziękuję bardzo. Jackowi Brzozowskiemu, obecnym komendantem Dowodowym
Tam będzie również można podziękować czas temu komendantowi za współpracę, a także pogratulować nowego objęcia stanowiska. Zanim jednak przejdziemy do drugiej sali, proszę komendanta.